Na spektakl dostępne były bilety normalne w jednakowej cenie oraz bilety ulgowe, których każdy kosztował 50% mniej od normalnych. Pani Ania kupiła 3 bilety normalne. Czekajcie, zapiszemy tak. Pani Ania kupiła 3 normalne i 2 ulgowe. I zapłaciła za to 120 zł, tak? Pan Jacek kupił 2 normalne i 3 ulgowe. A pan Marek kupił 2 normalne i 1 ulgowe. I co mamy wiedzieć? Pan Jacek zapłacił za bilety ile? Czyli tak. Niech będzie, no N to będzie cena normalna. Połowa ceny normalnej to jest ulgowa, tak? Czyli mam 3 bilety normalne kupiła plus 2 razy 0,5 ulgowych. Przepraszam, N miało być tak ulgowych. To się równa 120 zł. Tak rozumiecie ten zapis? Mam nadzieję, że tak. Więc mam 3 normalne plus 2 połówki, czyli 1, napiszę 1N, równa się 120 zł. 3 plus 1 normalny to są 4 normalne, 120 zł, czyli normalny bilet kosztował, podzielimy przez 4, czyli 30 zł, tak? Czyli normalny bilet kosztował 30 zł. To ulgowy połowę ceny z normalnego, czyli 15, tak? Więc pan Jacek zapłacił za bilety 2 razy 30 plus 3 razy 15. To się równa. 60 plus 45, czyli 105 zł. Odpowiedź B. Pani Ania zapłaciła za bilety. Musimy zobaczyć, o ile więcej. Bo pan Marek kupił 2 normalne, czyli 2 razy 30 plus 1 ulgowy. Czyli 2 razy 30 jest 60 plus 15, to otrzymujemy 75 zł. I teraz tak, pytają się nas, o ile pani Ania więcej zapłaciła. Pani Ania zapłaciła 120 zł. To żeby wiedzieć, o ile więcej, to muszę odjąć to minus 75 zł, tak? To się równa. Rozumiecie, dlaczego w taki sposób? Bo to tak jak ktoś jest od was starszy, no nie? No to odejmujecie swój wiek od tej osoby. To wybaczcie, ale tu mam wiatrak włączony i kartki mi czasem będą uciekać. Ale wracając, 120 minus 75 to jest 45 zł. Czyli odpowiedź C. Mam nadzieję, że tutaj to jest wszystko jasne.